Idź w górę strumienia. Idź w górę strumienia. Redemptoryści na Wielki Post. Idź w górę strumienia. Rozpoczynamy kolejny Wielki Post i chcemy, aby ten szczególny okres miał swoje motto zaczerpnięte z tryptyku rzymskiego świętego Jana Pawła II. Dokładnie ten fragment brzmi w ten sposób. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Co to znaczy iść w górę strumienia? Można by to dookreślić jeszcze innymi sformułowaniami. Wielki Post kojarzy się z jakimś wyrzeczeniem. Często rozumiemy okres Wielkiego Postu jako czas, w którym sobie czegoś odmawiamy. Ale myślę, że równie dobrym dookreśleniem Wielkiego Postu, czym rzeczywiście jest ten wyjątkowy czas, jest pojęcie szukania tego, co w nas jest najważniejsze i najistotniejsze. Karol Wojtyła oddał to swoim takim poetyckim językiem, mówiąc, że trzeba szukać źródła, czyli tego, co jest najczystsze, tego, co jest najbardziej wartościowe. I chcemy, aby ten okres Wielkiego Postu był też i dla nas takim czasem. Głównym źródłem naszych rozważań będzie Pismo Święte, będzie Słowo Boże. I dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o tym, co może stać się dla nas takim źródłem, inspiracją dla naszego postępowania w Wielkim Poście. Ewangelista zachęca nas, żebyśmy przypatrzyli się trzem tradycyjnym wartościom, które nazywamy postem, jałmużną i modlitwą. Co to znaczy lepiej się modlić? Co to znaczy mieć dobre serce? I co to znaczy, aby umieć sobie czegoś odmówić? Można by jeszcze Wielki Post inaczej określać, że jest to czas, w którym chcemy czegoś więcej, że chcemy, aby nasze dotychczasowe postępowanie nabrało jakiegoś nowego charakteru, nowego wymiaru. To by oznaczało, że chcemy udawać się w górę do tego czystego źródła, które może nam powiedzieć, co rzeczywiście warto czynić w tym szczególnym okresie. Jeśli zatem chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wierz, że ono musi tu gdzieś być. I każdy na pewno takie swoje źródło znajdzie. Produkcja, wydawnictwo i kwartalnik Homo Dei oraz redemptor.pl